Monika, tutaj Remi z kanału Lilac Weeks i dzisiaj opowiem wam o książkach, które przeczytałam w marcu. Marzec to był bardzo dziwny miesiąc i jakimś cudem przeczytałam 10 książek. 9, nie 10, 10 książek w marcu. Mimo tego, że po zakończeniu Kieszonka Tonu nie przeczytałam już nic, zero, ani jednej strony. Czyli tak od połowy miesiąca, może, no może nie, trochę później, ale... Listen. Niestety, większość z tych rzeczy to były moje lektury na różne zajęcia, więc nie będę się nad nimi mocno rozwodzić. Ogólnie to właśnie mam coraz więcej lektur do czytania i myślę, że będę o nich mówić, jeżeli to będzie coś, co skończę, wiecie, przeczytam od początku do końca, bo no taki mam system i też nie widzę sensu jakby nie liczenia na przykład z tych książek czy dramatów do mojego wyzwania czytelniczego, no bo jednak poświęcam na to czas i to całkiem sporo czasami i jakby no to wymaga ode mnie, prawda, poświęcenia właśnie i skupienia i tak dalej i jednak to czytam i no na przykład skoro zawsze wspominałam o lekturach, to czemu teraz mam tego nie robić? Po prostu nie będę za dużo o nich mówić, jeżeli nie uznam, że są interesujące dla was. No zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Tak, zrobiłam sobie kawę, która jest już prawie zimna i nie mogę jej wypić, bo przed chwilą umyłam zęby. That's just how dumb I am. Okej, pierwsze cztery rzeczy, które przeczytałam w marcu, to był cykl o Klaudynie autorstwa Colette. To jest seria książek, które zostały napisane pod koniec XIX wieku, wydane na początku XX wieku. Francuskiej autorki, które wychodziły początkowo pod nazwiskiem jej męża, bo była jego jakby takim, wiecie, ghostwriterem. I zasadniczo to jest jakby jedna seria, powiedzmy, przewidziana dla młodzieży czy dla, no wiadomo, młodego czytelnika. Oparta na doświadczeniu właśnie Colette jako dziewczyny, która chodziła sobie do szkoły w małym miasteczku i potem przeprowadziła się do Paryża i tak dalej. Na tą serię składa się 5 książek, ja przeczytałam tylko 4, bo tylko tyle było wymagane od naszego prowadzącego. I to jest Klaudyna w szkole, Klaudyna w Paryżu, Małżeństwo Klaudyny i Klaudyna odchodzi. I to była przygoda, okej? Okay? Posłuchajcie. Przede wszystkim, gay as fuck. Klaudyna to bisexual icon i po prostu kocham to. Swoją drogą właśnie, pamiętacie może, jak w czerwcu czytałam Dojdę tam warto i mówiłam, że to jest pierwsza książka, którą się uznaje za młodzieżówkę z reprezentacją LGBT w, jakby w głównych postaciach. No więc jakby biorąc pod uwagę, że Klaudyna była również przewidziana jako seria dla młodzieży głównie, a jej bohaterka stanowczo też lubi dziewczyny i to jest jakby widoczne i jakby nie da się tego interpretować inaczej moim zdaniem, to myślę, że jakby można by uznać tę książkę, tę serię książek za pierwszą młodzieżówkę z reprezentacją LGBT, chociaż to jest trochę jakby, no właśnie, zależy jakby co uznajemy za taką reprezentację i tak dalej i jakby czego szukamy w takiej książce. Na pewno momentami miałam wrażenie, że wiecie, to było takie, w ogóle nie, kiedy Colette pisała tę serię, to ten, nie wiem jak się nazywał, ten jej mąż, Wally, nie wiem, jakiś typiesz, to on to poprawiał i wiecie, dodawał jakieś pikantne szczegóły, więc to tak trochę zalatuje fetyszyzacją i to już nie jest takie fajne i wiecie, no, to jest trochę taka, wiecie, sytuacja jak miała Frida z Diegiem, że jakby jemu nie przeszkadza, kiedy ona jest z kobietami, ale gdyby miała go zdradzić z mężczyzną, bo są w otwartym związku, ale zdradzić, to już by mu to przeszkadzało, ale dopóki ona jest z kobietami, to jemu to nie przeszkadza i być może nawet go podnieca w jakiś sposób i to jest takie niefajne, więc właśnie pytanie na ile te wszystkie rzeczy związane z tym, że Klaudyna widocznie lubi też kobiety, jest oparty na doświadczeniu Colette, na ile to są rzeczywiście te pikantne szczególiki dodane przez jej męża. W każdym razie, tak, no, przygoda. Polecam serdecznie jako taką ciekawostkę, myślę. To się dość szybko czyta i no tak, to było na pewno bardzo ciekawe. Polecam również film o Colette i jej życiu. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że poznałam w ogóle taką autorkę i że jakby wiem, że ktoś taki istniał, bo to jest super ciekawe i mam zamiar sobie przeczytać jakieś książki o samej autorce, być może jakąś inną jej twórczość poza tym, zwłaszcza, że jakby jej samej relacja z serią o Klaudynie jest taka trochę skomplikowana. No tak, to było interesujące. Szalenie interesujące. Następna rzecz, którą przeczytałam w marcu, to Żywot i śmierć Ryszarda III, Williama Szekspira, również na zajęcia.
No cóż, to jest chyba najnudniejsza rzecz, jak czytałam Szekspira do tej pory. I okropnie się to czytało, bo to jest dosłownie po prostu ten Ryszard III, jakaś cała masa nudnych facetów o nazwiskach, których nie zapamiętasz, no bo nie ma szans, że je zapamiętasz. I on po prostu sobie ich tak zabija wszystkich po kolei i sobie coś tam spiskuje i tutaj sobie zabije kogoś tam, żeby móc wziąć jego żonę na przykład, albo coś tam, albo jego córkę, albo nie wiem, nie pamiętam, nie obchodzi mnie to. I tak w kółko do końca, aż jest ostateczna bitwa i on przegrywa, bo duchy, bo Szekspir. Więc to nie było super przyjemne, nie polecam. Swoją drogą chcę powiedzieć, że bardzo mnie stresuje to, jak ludzie jakby mówią skrótowo o dramatach Szekspira, a na przykład nam pani prowadząca zajęcia powiedziała, że mamy przeczytać Ryszarda III. I ja przychodzę do biblioteki i nie ma czegoś takiego jak Ryszard III, jest tylko Żywot i śmierć Ryszarda III. Ja wiem, że to jakby na logikę to jest to samo, ale jak jest jeszcze, wiecie, milion innych jego dramatów i na przykład jest Henryk któryś i Henryk któryś i jeszcze Henryk któryś i ja tak patrzę na to i się zastanawiam w ogóle, co to jest i co ja mam przeczytać i pomocy. Niefajne, niefajne. Swoją drogą mam dość pana Willa, ja już podziękuję Szekspirowi, said the theater major. Następna rzecz, którą przeczytałam w marcu, to kolejny dramat, tym razem Hipolitas uwieńczony Eurypidesa. To też nie super zabawa, ale też nie było aż tak źle. Hipolitos uwieńczony. No ogólnie śmieszna historia to jest, ale mówimy o niej na zajęciach i będziemy o niej mówić na zajęciach do końca semestru. Znaczy jakby, no o jakby tym micie slash tej historii po prostu w różnych dramatach. Więc oszczędzę sobie mówienia o tym teraz, bo będę to robić co tydzień do końca semestru, więc myślę, że to mi stanowczo wystarczy. A wy i tak nie chcecie o tym słuchać, bo co was to uchodzi. Kolejna książka, którą skończyłam, Boże, wreszcie coś normalnego. To był audiobook With the Fire on High, Elizabeth Acevedo. I to jest młodzieżówka o Amani. Czy chyba Emani, ale czytałam to Amani. Swoją drogą nie wiem czemu i mi to przeszkadza. Nieważne. Amani, która jest nastoletnią matką, chodzi do liceum, kocha gotować i ma kilkuletnią córeczkę, którą wychowuje razem ze swoją babcią, w sensie jakby z pomocą swojej babci. I zaczyna się nowy rok szkolny, czy tam semestr, i Amani ma możliwość zapisania się na klasę z... na klasę, wow. Na lekcję gotowania. Konkretnie lekcję gotowania jakby dań hiszpańskich. I pod koniec tych zajęć jest wycieczka do Hiszpanii, żeby tam sobie gotować jakby bardziej praktycznie jeszcze. I dla niej to jest super w ogóle okazja i w ogóle wiecie, bardzo ekscytujące było, ona kocha gotować i w ogóle i to jest jej pasja i chce być kiedyś szefem kuchni i tak dalej, ale jednocześnie właśnie musi jakby po pierwsze pogodzić swoją sytuację rodzinną z jakby dodatkową pracą, której to od niej wymaga, po drugie jakby też przełamać swoją taką chęć robienia wszystkiego po swojemu i rzeczywiście musi się nauczyć słuchać tego, czego prowadzący te zajęcia chce ją nauczyć, a nie tylko robić wszystko po swojemu i dodawać składniki tak, jak jej się wydaje, że będzie okej. Pojawia się też nowy chłopak w jej szkole, a ona wiadomo, już sobie powiedziała, że sobie odpuszcza chłopców po tym, jak zaszła w ciążę w wieku 14 czy 15 lat, ale on jest taki fajny i tak dalej. Ogólnie to była bardzo przyjemna książka, podobała mi się, lubię Elizabeth Acevedo, zwłaszcza dlatego, że ona sama czyta swoje audiobooki i to dodaje temu takiego fajnego klimaciku, jakby teraz myślę w sumie bardziej o The Poet X, bo to jest napisane jak wiersz, w sensie wierszem. I to już rzeczywiście jakby świadomość tego, jak przeczytać dany wers na przykład, jest ważna. No tutaj może trochę mniej, ale wciąż bardzo przyjemnie mi się tego słuchało. Myślę, że Amani i ten jej chłopiec, kurna, jak on się nazywał? Malakai? Coś takiego? On był uroczy i w ogóle bardzo uroczo. Najlepsza przyjaciółka głównej bohaterki też była super i jest lesbijką i ma dziewczynę i ta Emani gotuje im kolację rocznicową i to jest takie słodkie. A oprócz tego to co? Emani jest też afro-latynoską? So that's cool, I guess. No przede wszystkim podoba mi się też to, że to nie była, wiecie, kolejna książka pod tytułem Nastoletnia ciąża i wszystkie jej problemy i jakie to jest skomplikowane i bolesne i tak dalej. Tylko ona po prostu sobie, wiecie, żyje, no i taką ma sytuację, sobie z nią radzi i kocha swoją córeczkę i nie żałuje swoich decyzji i tak dalej. To było super. Bardzo przyjemna.
książka, polecam serdecznie. Chociaż jakby nie została ze mną jakoś szczególnie długo, bo już teraz zapominam trochę i jakby czasami zapominam, że w ogóle ją czytałam, ale było przyjemnie. Kolejna rzecz, którą przeczytałam w marcu, to było Persepolis, Marjan Satrapi Kuprona. Dalej nie sprawdziłam, czy to się na pewno czyta Marjan, ale tak było napisane w komiksie, jak ona uczyła kogoś innego wymawiać swoje imię, więc uznaję, że tak się czyta to imię. Okej, okay, dziękuję. I to jest komiks. To jest komiks autobiograficzny, czy nie wiem, memoir, coś takiego. Właśnie autorki, która pochodzi z Iranu i opowiada jakby historię swojego życia, to jak właśnie żyła w Iranie w czasie wojny, ale potem wyprowadziła się chyba do Francji albo Niemiec, albo gdzieś tam, już nie pamiętam, a nie mam tego przy sobie, żeby sprawdzić, a jestem zbyt leniwa, żeby sprawdzać to w internecie. W każdym razie do Europy. I wiecie, no wszystkie skomplikowane rzeczy z tym związane. Po pierwsze czuję, że dużo się dowiedziałam jakby o historii Iranu i tak dalej w ostatnich kilkudziesięciu latach i to było super fajne. Podoba mi się również to, że jakby przez dużą część tego komiksu, tej książki, tej powieści graficznej, nie wiem, Marjan jest dzieckiem albo nastolatką i widzimy to wszystko z perspektywy właśnie takiej dziecka i nastolatki. I że to nie jest aż tak ciężkie przez to, bo po prostu też widzimy ją jako po prostu młodą osobę, a nie tylko młodą osobę w kraju objętym wojną na przykład, albo młodą osobę, która musi żyć z dala od rodziców, ponieważ w jej kraju panuje taka sytuacja. I dzięki temu właśnie wszystko było też zabawne i nie aż takie ciężkie, albo no nie wiem, fajnie było to zobaczyć z takiej perspektywy. Tak, no przede wszystkim odkrywam, że właśnie bardzo lubię po prostu czytać o życiach ludzi i jakieś autobiografie albo biografie to chyba coś, co mi odpowiada i myślę, że będę tego czytać więcej. Jakieś memuary i takie rzeczy. Mam już nawet parę takich książek czy właśnie komiksów na oku, więc być może wejdę w to bardziej. No i tak, bardzo mi się podobała lektura tego i cieszę się, że w końcu udało mi się za to zabrać, bo kupiłam ten komiks bardzo, bardzo dawno temu i czekał na mnie naprawdę już długo i myślę, że to super, że w końcu się za niego zabrałam. I tak, potem był Kieszonkaton, z którego jest vlog i możecie też obejrzeć film z ogłoszeniem Kieszonkatonu, jeżeli w ogóle nie wiecie, o co chodzi, albo chcecie zobaczyć mój TBR. Spoiler, nie udało mi się przeczytać większości rzeczy z tego TBR-u. We vlogu opowiadam trochę więcej właśnie o książkach, które czytałam. A te książki to było Nieskończone światy Jane, Christine Cashore, Niby noc J.A. Christopha oraz pierwszy tom Orange autorstwa Takano Ichigo. Nieskończone światy Jane to jest dość wyjątkowa, myślę, młodzieżówka, ponieważ ona ma 5 różnych zakończeń. I każde z tych zakończeń jakby jest trochę w innym gatunku, czy jest innym jakby no rodzajem przygody, powiedzmy. Wszystko zaczyna się, kiedy Jane zostaje zaproszona na wyspę takich przyjaciół rodziny, którzy są bogaci, po śmierci swojej cioci ukochanej, która ją wychowała. Obiecała swojej cioci, że nigdy nie odrzuci zaproszenia na właśnie wyspę tych bogatych przyjaciół, więc zgadza się na nią pojechać, kiedy nadarzy się taka okazja. No i właśnie w tym domu pełnym, wiecie, dzieł sztuki, pełnym bogatych gości, którzy akurat przyjechali na jakiś tam bal wiosenny czy zimowy, nie pamiętam. Jane sobie przeżywa różne przygody i właśnie to jest trochę jak taka gra, gdzie się, wiecie, wybiera ścieżkę. Podobno kiedyś to funkcjonowało w formie książkowej, z tego co mówi moja mama, ale nie wiem. Jest jakby taka przerwa i jakby w zależności od tego, na przykład kogo wybierze Jane, za kim chce pójść i jakby co chce odkryć, to w zależności od tego historia toczy się inaczej. No te zakończenia mają tak po jakieś może 60 stron i są naprawdę różne od jakichś szpiegowskich rzeczy przez fantastykę do czegoś, co przypomina trochę realizm magiczny. Ogólnie super, super, super fajna przygoda i bardzo lubię tę książkę i uważam, że jest super urocza i lubię jej bohaterów i lubię Jane i to, jaka jest no mimo wszystko wyjątkowa moim zdaniem i no też urocza i przede wszystkim FF Romance. Like, need I say more? Kolejna książka, którą przeczytałam w trakcie Kieszonkatonu, to Niby noc J.A. Christopha, czyli pierwsza część w tej serii, której nasza główna bohaterka, 16-letnia Mia Corver, zaczyna naukę w szkole dla zabójców, bo chce się zemścić na ludziach, którzy doprowadzili do śmierci jej rodziny i przeżywa różne przygody. Wow, to było naprawdę
Kto by się spodziewał, że tam będą jakieś przygody i nie wiem. Wow, naprawdę nie potrafię rozmawiać o książkach. Jesus. Przede wszystkim, właśnie mniej więcej tak jak ja przed chwilą opisałam tę książkę, zwykle słyszałam, że ludzie ją opisują, więc nie spodziewałam się, że to będzie jakby fantastyka, w sensie wiecie, no to było jakby w domyśle, że to nie jest nasz świat i szkoła dla zabójców w naszych realiach. Ale jakoś nie spodziewałam się, że tam będą, wiecie, bogowie i że ona będzie mieć jakieś moce i że w ogóle jakieś dziwne rzeczy naprawdę się tam będą działy, więc to było zaskakujące i bardzo mi się podobał ten element. Tęskniłam za fantastyką, taką wiecie, porządną, zupełnie oderwaną od naszego świata. Wow. Miałam dość mieszane uczucia przez pierwsze ileś tam stron tej książki, bo nie podobał mi się humor Joe'a Christopha i to jak... No po prostu mam wrażenie, że jego humor jest na poziomie gimnazjalnym i żartów z, wiecie, z seksu i kupy i tak dalej, co jest według mnie takie trochę no cringe'owe gościu i no to mi przeszkadzało przez pierwsze ileś tam stron, ale potem się wciągnęłam i potem wszedł cały ten jakby wątek, całe tło tej szkoły dla zabójców. Książki, w których akcja się rozgrywa gdzieś w jakiejś szkole, na jakiejś uczelni, to jest... That's my shit. Kocham to, uwielbiam to. Nie wiem, czy to jest jakiś, nie wiem, kompleks potterowski, że teraz ciągnie mnie do takich książek, czy to jest jakby fakt, że każda taka książka pozwala mi, wiecie, na wyobrażenie sobie jakiegoś Mrocznego Sekretu na przykład, albo, no wiecie, do szkół chodzą ludzie w grupach takich większych, nie? Więc na przykład teoretycznie mogę sobie wyobrazić siebie jako taką postać w takiej książce, w takiej szkole, gdzie ta szkoła jest jakby sama w sobie magiczna i fajna, więc jakby to już jest od razu super. Może to dlatego, że po prostu jestem nerdem i lubię takie przestrzenie i jakby sam koncept uczenia się i też jakby poznawania ludzi, którzy mają podobne zainteresowania i rozwijania się w te strony. No nie wiem o co chodzi. Może to też jakieś zboczenie po tajemnej historii, ale to było wspaniałe i bardzo mi się podobał ten element i trochę mi przykro, bo no już chyba w następnej części nie będzie tego tak dużo i to nie fajne, już mi się nie podoba tak bardzo. No ogólnie wciągnęłam się w tę książkę, tak, no nie będę ukrywać, chcę wiedzieć co będzie dalej, chcę wiedzieć jak się sytuacja rozwinie, zwłaszcza biorąc pod uwagę zakończenie tej książki, przy czym średnio chcę wspierać Joe'a Christopha jako osobę, w sensie, no, bo wiem, że napisał na przykład serię, którą swoją drogą zaczęłam kiedyś, która jest zabazowana na mitologii chyba japońskiej, czy no, nie wiem, azjatyckiej, ale podobno w sposób, który nie jest zbyt fajny i który w sumie, którego no po prostu lepiej by było nie wspierać, więc muszę znaleźć sposób, żeby kupić drugą część tej serii z drugiej ręki. Nie wiem, czy uda mi się to z trzecią częścią, bo ona chyba jeszcze w ogóle nie wyszła po polsku, a jak wyjdzie, no to chyba ludzie nie będą jej sprzedawać już tak szybko używanej. No nie wiem, to jest cały problem moralny, prawda? Konwersacja na inny dzień, bo ja dzisiaj nie mam do tego głowy, okej? Okay? Ale no nie będę ukrywać, no podobała mi się ta książka i zwłaszcza właśnie system magiczny i bogowie oraz bohaterowie, no po prostu lubię czytać książki, w których bohaterowie sobie są w jakichś paczkach i właśnie się formują takie, wiecie, przyjaźnie, które potem się okazują, że się zmieniają na przykład, albo wiecie, zdrady, dramy szkolne albo nieszkolne, takie... It's amazing, I love that shit. I ostatnia rzecz, którą udało mi się przeczytać w marcu, to pierwszy tom Orange, Takako Ichigo. No i to jest seria manga, którą bardzo chciałam zacząć już od dawna, w której główna bohaterka dostaje list od samej siebie z przyszłości, w którym ona z przyszłości mówi, że jeżeli czegoś nie zmieni, to za 10 lat jedna osoba z jej paczki przyjaciół z liceum już nie będzie żyć. Perspektywa trochę się zmienia właśnie pomiędzy tym, co było wtedy w liceum, kiedy już ona dostała ten list od siebie, i tym, co jest później, kiedy ten chłopak już nie żyje i jakby cała ta paczka znowu się zbiera, żeby uczcić jakby jego życie i jego śmierć. W sensie uczcić jego śmierć, uszanować jego śmierć. Nie wiem, dajcie mi spokój. No i tak, miło mi się to czytało, ale jeszcze się nie zabrałam za dwie kolejne części, które mam w domu. No, trochę trudno jest jakby powiedzieć więcej o tak
krótkim komiksie bez spoilerowania go, więc myślę, że sobie podaruję. No, chcę wiedzieć, jak to się rozwinie. Trochę mi przeszkadza styl. Głównie chodzi mi o usta bohaterów. I nie wiem, no nie podobają mi się te usta. Czemu one wyglądają w ten sposób? Czemu one takie są? Nie rozumiem, nie podoba mi się to. To wygląda, jakby wszyscy mieli albo jakieś napompowane usta, takie wiecie, botoksowe, albo po prostu topiące się w błyszczyku i to jest... Tak, to już wszystko, co przeczytałam w marcu. Dziękuję serdecznie za Waszą uwagę. Napiszcie mi w komentarzach, co Wam udało się przeczytać w marcu, albo jakie macie plany na kwiecień. Chętnie o tym poczytam i super mnie to interesuje, więc nawet sobie nie myślicie, że no nie, co będę pisać, przecież nikogo to nie obchodzi. Nie obchodzi, ja chcę wiedzieć. Halo. I tak, dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że wszystko u Was ok i ten, troszczcie się o siebie i pijcie dużo wody, ok? To ten, cześć. Pa.